Nie palę, bo zależy mi na zdrowej skórze i nie chcę mieć więcej zmarszczek. Wolę napić się wody. I poprawić sobie make-up. Nie palę, bo wszystkim to wychodzi na zdrowie. Czy wiesz, że palenie tytoniu odpowiada za blisko 30% wszystkich zgonów spowodowanych nowotworami? Paląc, 3 razy zwiększasz możliwość zachorowania na raka wargi. Możliwość zachorowania na raka jamy ustnej jest aż 18-krotnie większa niż u osób, które nie palą. Aż 90% zachorowań na raka płuca jest wywołanych ekspozycją, czynną lub bierną, na palenie. Palenie jest przyczyną co czwartego zachorowania na raka wątroby. Ryzyko zachorowania na raka pęcherza jest średnio 2-3 razy większe w porównaniu z niepalącymi. To tylko kilka z wielu innych konsekwencji palenia. Zastąp przerwę na papierosa zdrową alternatywą. Palenie wyrobów tytoniowych jest przyczyną wielu chorób powodujących niezdolność do pracy, a w szczególności nowotworów, chorób narządu ruchu, chorób układu krążenia oddechowego i nerwowego. Nie lekceważ zagrożenia, jakim jest tytoń. Jesteś pracodawcą, który troszczy się o zdrowie swoich pracowników i skutecznie wdraża programy promocji zdrowia wewnątrz firmy? Zgłoś się do programu Nie palę, bo... i Pracodawca Zdrowia. Więcej o programach na www.niepalebo.pl i www.planujedługieżycie.pl.